Rafał Rzeźnik z nami, gratulujemy. Druga wygrana w turnieju to chyba buduje. Buduje. Ciężka praca po praca, jak widać. Lata treningów, bardzo dobre przygotowanie do tej walki, nie było miękkiej gry i praca wykonana w 100%. Teraz troszeczkę ciężej pewnie było niż w tej pierwszej walce, też tak zaoceniasz? Może nie było tyle ciężej, co było ciężej, ponieważ 6 rund, ale moim zdaniem byłem lepiej głowa moja była przygotowana na tę walkę i fajnie z luzu boksowałem i dlatego było teraz moim zdaniem troszeczkę lżej i wytrzymałem kondycyjnie i 8 rund tak samo wytrzymam kondycyjnie bardzo dobrze. Finał to już będzie pewnie większe wyzwanie, tam czeka półfinał, w półfinale Kalinowski z Igorem Jakubowskim. Powiedz przede wszystkim, kogo typujesz na zwycięzcę i jak byś widział ewentualny finał? Typuję Kalinowskiego na zwycięzcę. A to niespodzianka. To niespodzianka, ale jesteśmy z Lublina. Finał w Lublinie, tego się chce. Przed kibicami, miejmy nadzieję, że ta pandemia się skończy. Przed kibicami w Lublinie zapełnimy każdą halę w Lublinie i to by było coś pięknego, a śmieciarki przechodzi i nie mogę się doczekać. Dobra, ale w takim razie nie byłby dla Ciebie problem, żeby boksować z kolegą z tego samego miasta? To żaden problem. Jesteśmy z innych klubów, rywalizujemy ze sobą i to żaden problem. Kolegami możemy być poza ringiem, w ringu jesteśmy, rywalizujemy ze sobą i tam nie ma przeproś, nikt nie będzie oszczędzał siły. A co jest dla Ciebie największą motywacją w tym turnieju? To, żeby gdzieś potem wyskoczyć sportowo, to, żeby, umówmy się, zarobić fajne pieniądze, czy jednak to, żeby po prostu te cele sportowe były na pierwszym miejscu? Cele sportowe zawsze. Uwierzcie mi, pieniądze jeszcze się dorobię w życiu. Teraz stawiam wszystko na jedną kartę, czyli na boks. Już mam swoje lata, 26 lat wczoraj skończyłem i wiem, że to czas najwyższy, żeby spełniać swoje marzenia. Nie chcę jeszcze kończyć z boksem, nie myślę o tym w ogóle. Chcę się realizować w tym i mam nadzieję, że jak najdłużej moja ta przygoda będzie trwała. Będę dawał dobre walki, będzie trwała. Będę dawał złe walki, nie będę przygotowany, szybko się skończy. I taka jest prawda. To co, czekamy na finał? A kiedy ten finał może się odbyć? Nawet jutro dla mnie może się odbyć. Jestem przygotowany. Zawsze, kiedy mi powiedzą, mogę wychodzić w każdej chwili i to nie będzie dla mnie żaden problem. Czy to będzie za 2 miesiące, za 3 miesiące, czy na jesieni wychodzę i mój przeciwnik może być pewny, że będę w 100% przygotowany na pełen dystans i nie będzie żadnego przeproś.